Za chwileczkę sobie pozwolę tą formułkę o otwarciu turnieju wygłosić, ale przedtem chciałbym również przywitać no, przedstawiciela, czy reprezentanta sponsora, czyli Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, pana przewodniczącego Jarosława Langa, i chciałbym kilka słów do nas powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam Państwa i cieszę się, że mogę po raz kolejny z Państwem być. Zawsze tak bywa i tak się układa, że gdy mówimy o szachach, to moje serce trochę mocniej bije z racji tego, że też jestem wielkim fanem szachów. Natomiast rzeczywiście Solidarność obchodzi 35-lecie. Natomiast ten turniej jest dość szczególny dla nas, dla Solidarności Regionu Wielkopolska. Dlatego, że jest tak naprawdę najdłuższą tradycją i pisał się bardzo, bardzo mocno w obchody rocznicowe Solidarności. Trudno sobie wyobrazić obchody Solidarności w regionie Wielkopolska bez turnieju szachowego. Dlatego bardzo, bardzo chciałem podziękować przede wszystkim Tobie, Darkowi, za to, że to 23 lat organizujesz, ale też chciałem bardzo serdecznie podziękować władzom Klubu Raszyn i osobom, które organizują tutaj ten turniej. A Państwu życzyć przede wszystkim dobrej zabawy, bo Solidarność i obchody to przede wszystkim dobra zabawa, ale też sporo emocji i dużo dobrych i na końcu szybkich ruchów, bo czas ma tutaj swoje znaczenie. Wszystkiego dobrego i życzę jak najlepszych osiągnięć. Dziękuję bardzo. Szachowy turniej Solidarności w grze historycznej ogłaszam za otwarty. Panie Leonie, proszę o przejęcie sterów. Dziękuję. Dobrej zabawy, ciekawych pan. Gramy tempem 5 minut, czyli według regulaminu partii błyskawicznej. Gramy 13 rund w turnieju. Króciutkie przypomnienie reguł gry błyskawicznej. One zmieniły się dosyć radykalnie w ostatnich latach. A więc Kuchwajda, Stanisław Wójtowicz. 7. Olszewski Nawrocik. 8. Ola Stróżyk, Daniel Drożdyński. 9. Stachowiak Balaszy. 10. Piasecki Cołta. 11. Łukasz Kuchwajda, Mikołajczak Padeł. 12. Kazimierz Leśniewicz, Drożdżyński Arkadiusz. 13. Olejarczyk Szywe. 14. Magiera Choleba.